Zatrzymanie Dominiki przez policję wstrząsnęło jej bliskimi. Jeszcze tego samego dnia Kazimierz wraz z zięciem pojechali na spotkanie z adwokatem, który obiecał im pomóc, a Michalina przyjechała na komisariat, by dowiedzieć się czegoś więcej. A co z dzieckiem? Pani Michalino, nie było żadnego dziecka. Ale ja nie rozumiem. No przecież ona wysyłała nam zdjęcia, USG ciąży przysłała. No, wiedzieliśmy, że to chłopczyk, to nawet myśleliśmy, że może po dziadku byłby Kazik. Mhm. Oni tyle lat się starali o dziecko. No i może właśnie to jest odpowiedź. Pani córka tak bardzo chciała mieć dziecko, że całą ciążę po prostu wymyśliła. A to może dlatego odsunęła się od męża, żeby się nie zorientował. No. Od paru dni był to jeden z wątków naszego śledztwa, ale z przyczyn oczywistych nie mogliśmy tego państwu powiedzieć. No, teraz tak jak pani mówi, wszystko składa się w całość. Córka odsunęła się od męża, zrezygnowała z pracy, ograniczyła do minimum kontakty ze znajomymi. Dlatego, żeby niczego nie podejrzewali. Tak naprawdę wszyscy mieli wierzyć, że ona jest w ciąży. A my tacy byliśmy szczęśliwi, jak w święta nam powiedzieli, że zostaniemy dziadkami. No, plan Dominiki mógł się udać. Była bardzo wiarygodna, zarejestrowała się na forum dla kobiet w ciąży. Zaprzyjaźniła się z kilkoma z nich, z tymi, które miały termin porodu w tym samym czasie. I tam znalazła te dziewczyny? Tak, wytypowała trzy. Wszystkie były do siebie podobne. Pochodziły z małych miejscowości, nikogo nie miały w Warszawie i były samotne. Dlaczego wybrała tę Olę? Nie umiem powiedzieć. No a właśnie, jak ona się czuje? Ma pan jakieś informacje? Jest w szpitalu położniczym. Przeżyła ogromny stres. Ale z nią i z ciążą jest wszystko w porządku. Zeznała, że Dominika bardzo dbała o nią, nie chciała, żeby cokolwiek stało się dziecku. Dobrze ją karmiła, podawała witaminy, regularnie badała tętno dziecka. Ja nie wiem, co myśmy zrobili nie tak. Może człowiek dał jej za dużo swobody. Może trzeba było, żeby została w Brzesku i do tego wszystkiego by nie doszło. Pani Michalino, przepraszam bardzo, ale ja naprawdę się śpieszę. Muszę już iść. Ale proszę mi pomóc się z nią spotkać. Przecież pani wie, że to niemożliwe. Tak jak mówiłem na początku. No ja wiem, ale my nawet nie mieliśmy możliwości z nią porozmawiać. A ona musi wiedzieć, że my jej nie opuścimy, ani ja, ani Kazimierz. Niech pan nam pomoże, błagam. Pani Michalino, nie mogę pani do niej zaprowadzić, ale przypadkiem mogłaby się pani dowiedzieć, że za 10 minut będziemy przewozić ją do prokuratury na przesłuchanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Na końcu korytarza. Panie komisarzu, ale niech pan nie pozwoli jej skrzywdzić.